poniedziałek w tczewskim ratuszu podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Miejską Tczew i Grupą Energa dotyczący programu rozwoju elektromobilności dla naszego miasta. Elektromobilność oznacza nie tylko autobusy elektryczne, którymi w przyszłości będą podróżować tczewianie, ale także elektryczne samochody osobowe. Aby możliwe było korzystanie z tego typu aut, potrzebne są punkty ładowania. To właśnie one zostaną stworzone przez Energę. W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej prezes tej spółki oraz prezydent Mirosław Pobłocki podpisali list intencyjny w sprawie elektromobilności. Co to podpisanie listu intencyjnego da miastu Tczew? Jest to pewna konsekwencja działań, które podjęliśmy w momencie podpisania listu intencyjnego w zakresie wprowadzania tzw. elektromobilności, czyli generalnie wszelkiego typu napędów zasilanych prądem elektrycznym. Z jednej strony weszliśmy w program zakupu autobusów elektrycznych. Teraz jest pora na stacje ładowania. Stąd też współpraca z Energą, która ma takie doświadczenia, wie jak to wybudować, ale przede wszystkim też jest właścicielem infrastruktury, która będzie zasilała takie stacje ładowania. Także myślę, że połączenie tych dwóch programów da to, na co czekamy od pewnego czasu, czyli z jednej strony autobusy elektryczne w mieście Tczewie, z drugiej strony możliwość zakupu przez indywidualnych mieszkańców również samochodów i zasilania ich na stacjach ładowania. To, co mieszkańców, naszych widzów najbardziej interesuje, to pytanie kiedy? Kiedy możemy się tego spodziewać? Myślę, że za jakieś 2-3 lata powinno to być wdrożone. Miasto będzie posiadało w 2020 autobusy elektryczne, a my produkujemy energię elektryczną, handlujemy tą energią elektryczną i my musimy w tym czasie do roku 2020 dostosować, by na terenie miasta Tczew powstały ładowarki elektryczne, które będą obsługiwać te autobusy, ale nie tylko te autobusy, będą obsługiwać też innych klientów, którzy poruszają się samochodami elektrycznymi, więc to jest dla nas biznes jako dla grupy i mamy na to czas. No to jest okres praktycznie 3 lat, mamy czas na wyprojektowanie, zlokalizowanie, wybudowanie. W konferencji prasowej uczestniczył także pochodzący z Tczewa przedstawiciel rządu. Nie przypadkowo, nie tylko jako poseł ziemi gdańskiej, mieszkaniec Tczewa tutaj jestem, dlatego że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa też ma jakiś udział, czy będzie miało, ponieważ chcemy dokonać takiej zmiany przepisów, aby ta kwestia dostępności do stacji ładowania i możliwość budowy tej stacji była jak najlepiej określona w przepisach, aby ta dostępność była rzeczywiście bardziej popularna. Na razie to są przedsięwzięcia, tak powiem, pierwsze przedsięwzięcie na Pomorzu. Pierwsze oznaki elektromobilności widać już na ulicach Tczewa. Przypomnijmy, że spółka Meteor wyszła naprzeciw oczekiwaniom miasta i w czerwcu testowała czeski autobus elektryczny. Wkrótce na ulicę wyjedzie polski Solaris. Prezydent Mirosław Pobłocki szacuje, że w przyszłości nawet połowa tczewskich autobusów będzie elektryczna. Dzięki udziałowi w rządowym programie miasto będzie mogło zakupić autobusy w niższej cenie. Mają one kosztować około 2 milionów złotych za sztukę, przy czym dzięki dotacji ratusz zapłaciłby tylko 40% tej kwoty.